To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach, zakończył się właśnie konkurs indywidualny Mistrzostw Świata Juniorów Kobiet. W planicy wygrywa RCD przed Milbacher, Bodlaj, Ichnoe, Jęcową, Arnett, Holz, Ulejchową, Gresli i Nitschkogen. Ogólnie rzecz biorąc konkurs całkiem fajny do oglądania, chociaż szkoda, że organizatorzy nie zdecydowali się na to, żeby użyć kamery z Mistrzostw Świata, bo jednak ta używana, zwłaszcza przy dłuższych odległościach, była dość problematyczna, bo ciężko było ocenić tą odległość, lądowanie też ciężko było ocenić, bo czasami tej powtórki też po prostu zwyczajnie nie było. W każdym razie wygrała ta zawodniczka, która miała wygrać, czyli Tina Ercar. Wszystkie treningi wygrane przegrała wyłącznie serię próbną o włos Juliu Milbacher. Zwycięstwo, no naprawdę zdecydowane. 15,40 punkt nad Milbacher, nad Bodlaj 18,4, a nad Icinoe 24, równo. I no, była to zdecydowanie najlepsza zawodniczka. Najdłuższe skoki najlepsze lądowane najwyżej oceniane, no po prostu nie ma się do czego przyczepić i no miała drobne przetarcie w Pucharze Świata. Najpierw była willa, gdzie raz upadła, raz nie kwalifikacji i oczywiście bardzo dobrze się spisała, jeżeli chodzi o zawody w Liubnie Nawet przy słabych skokach to była góra trzeciej dziesiątki i technicznie już na progu wygląda świetnie. I widać, że technicznie całościowo, jeśli chodzi o lotonowanie, to już jest bardzo mocna zawodniczka, dużo lepsza niż którakolwiek Polka w tym momencie chociażby. Więc wydaje się, że no, pomijając Willingen, no to może wskoczyć do Pucharu Świata już Ercar. 2008 rocznik, co prawda, jeden z najstarszych, jaki tylko może być roczników 2008, no ale no, robi to wrażenie. Robi to wrażenie, że Ercar dała sobie radę, a mając za przyczyniczkę Mybacher już otrzaskano bardzo w Pucharze Świata, Bodlaj i jeszcze, no, akurat Koszniek to może nie, bo dzisiaj Koszniek skakał, słabo skakała, ale jednak. Jeżeli chodzi o rywalki, no dała sobie radę i wygrała do tego zdecydowanie na normalnej skoczni. Drugie miejsce Melbacher, jedyna, która była w stanie pokonać Ercar dzisiaj, i zresztą też na treningach nikt nie pokonał Ercar, a tutaj pokonała w serii próbnej Owłos, ale pokonała zaryzykował trener w drugiej serii, dał 19 belkę na życzenie trenera, co mi się podoba, że nie zrobiło tego żyli tylko po prostu trener zaryzykował, przegrał, tylko skok ledwo co za punktka, no ale nie trzeba było aż tak mocno powiedziałbym, krytykować tego ruchu, bo jednak, ze względu na to, że jednak punktka jest blisko rozmiaru skoczni względnie, no to wcale aż tak dużo dalej Melbacher nie musiała skoczyć, żeby dostać te punkty, no ale i tak by nie wystarczyło, no bo ta strata zmieniłaby się pewnie z 15 do no może 8-7 punktów i tak byłaby wyraźnie za Ercar, no ale kolej Kolejny konkurs z medalem i sześcioświetleniowych, jeżeli chodzi o Mylbach ale to jest to zamęczka zdecydowanie podskocznie normalne. Trzecie miejsce. Bodlaj, drugi skok słabszy, pierwszy bardzo fajny. No i trochę te narty cały czas jej obijają za progiem, ale to były lepsze skoki niż te, które się trafiały ostatnio, zwłaszcza w Lingen. I można powiedzieć, że wpada kolejne osiągnięcie czyli jest medal. Jest medal, tylko że można powiedzieć, że i tak jest najlepsze spożycie zawodnicze, które startowały na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży. Tylko że Ercar wygryzłaby ze składu kosznie w takiej sytuacji, a jednak do tego nie doszło. Czwarte miejsce: Ichi Noe, dwa bardzo fajne skoki. Kolejna zawodniczka, która jest już trochę otrzaskana w Pucharze Świata, chociaż też często odpada w kwalifikacjach, co też pokazuje, że trochę ten poziom juniorek nie jest to raczej poziom, jeżeli chodzi o te nieco starsze zawodniczki troszeczkę się podniósł, bo wcześniej no to te juniorki w większości przypadków no to były bardzo mocne, nawet jeszcze Marita Kramer w 2020 roku no to była kompletnie inna zawodniczka, czy rok temu Luti i Nika Preucz. No, można powiedzieć, że są to cały czas juniorki, które po prostu nie startują, bo są za mocne na mistrzostwach świata juniorów zwyczajnie, ale wydaje mi się, że jednak trochę to rozwarstwienie pomiędzy światową czołówką, a tym, co jest na mistrzostwach świata juniorów, no bo chociażby taka nasi startowała, kiedy była jeszcze naprawdę super zawodniczką na mistrzostwach świata juniorów, no to jednak to rozwarstwienie coraz bardziej przechodzi w kierunku Messing, gdzie to rozwarstwienie jest ogromne i naprawdę zawodnik, który coś z punktu w świata, to już jest kandydat do medalu, powiedzmy sobie szczerze. No, to jeszcze u pani tak nie ma, ale już troszeczkę idzie w tą stronę. Piąte miejsce Weronika Jęcowa. Dwa bardzo fajne skoki. Kurczę, gdyby nie lądowanie, no to byłaby czwarta, być może, być może trzecia. Być może trzecia, ale to musiałaby być naprawdę świetne lądowania, bo utraciła sporo na Tak, W okolicach trzech punktów za skok. Trzech, dwóch i pół, dwóch. Zależy jak to powiedzieć, Gdyby to były bardzo dobre lądowania, to być może wyprzedziłaby jeszcze Bodlaj. No, ale załączka, która była, realnie wydawało się numerem trzy, jeżeli chodzi o juniorki czeskie. Przynajmniej się tak wydawało jeszcze przed sezonem i jeszcze niedawno, to pokonał Lichową, a Indraczkowej, tej młodszej, akurat nie wiem. Nie ma jej po prostu, nie wiem, czy to jest kwestia kontuzji, czegoś innego. Miejsce szóste, Sina Arne, też dwa bardzo fajne skoki, ogólnie występ, no dobry, bardzo dobry, zwłaszcza przy tym odrobinkę słabszym sezonie niż poprzedni. miejsce, Alviny Holz. No ogromne rezerwy w powietrzu, może w drugim skoku, nie, ale w pierwszym, no bardzo dużo, trochę jak Rumunki wręcz skacze, tego jest znacznie skuteczniejsza. Ale no, są te rezerwy. Są rezerwy, a to jest trochę inna sytuacja, bo większość tych zawodniczek, które są wyżej, poza Ichinoe i Milbacher, no, to jednak są zawodniczki, które jeszcze są w wieku juniorskim. Ameryka to w ogóle jest jeszcze bardzo głęboko w tym wieku juniorskim. To jest to jednak ostatnia, ostatni rok tej zawodniczki, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata Juniorów. I jestem ciekaw, czy akurat u Niemek kolejna zawodniczka się mocno narodzi i będzie regularnie obwożona po Puchar Świata, bo wiek już jest jak najbardziej w porządku i wydaje się, że jakościowo zawodniczka już jest gotowa na Puchar Świata. Miejsce ósme Klara Ulrichowa. Też dwa bardzo fajne skoki i ogólnie no szkoda, że nie ma aneszki. Jestem ciekaw, czy będzie po prostu zaciągnięty ktoś z kombinacji. Jeżeli jest ktoś w takiej kombinacji, bo jednak nie sprawdzałem, czy u pań jest czeszka, którą można wziąć do kombinacji do drużynowego, bo nie wiem, co się dzieje po prostu z Aneszką. Miejsce dziewiąte, Kirsti Gresli, no z Norweżek jednak była nieco lepsza, chociaż Miszkogen ostatecznie wypadła aż tak źle, ale Gressi, no ten drugi skok był fajny, ale całościowo Norweżki mnie trochę zawiodły, ale najbardziej zawiodła mnie zdecydowanie Miszkogen. Tylko dziesiąte miejsce, patrząc po treningach, to i tak jest bardzo dobry rezultat, no ale przed Mistrzostwa Świata myślałem, że to będzie zawodniczka, która będzie walczyć po prostu o medal, tak wyraźnie walczy o medal, Patrzę po treningach w ogóle się na to nie zapowiadało, ani trochę i w konkursie głównym było nieco lepiej, no ale też bez rewelacji i przed sezonem myślałem, że to będzie właśnie jej sezon, że będzie na poziomie Słowenek tych juniorek i o ile Kosznik no, skakała się, jak skakała, no to z perspektywy całego sezonu to raczej jednak Kosznik jest mocniejszy, już nie wspominając o Bodlaj, a tym bardziej o Ercar, która i tak skakała niewiele, a już pokazuje wysoki poziom. Miejsce 11. Josie Johnson. Występ bardzo solidny i w zasadzie ugruntowanie pozycji, którą sobie gdzieś tam wywalczyła parę tygodni temu podczas Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. I kurcze, jeżeli chodzi o Amerykanów, to z jednej strony brakuje jednej mocnej zawodniczki, jeżeli chodzi o mixt, a za to u panów, jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, to brakuje tego czwartego. Że albo z Graves, albo Gływka. Trudno powiedzieć, kto tam wystartuje, no bo Gływka został... Przepraszam. Grave został odstawiony od składu, chociaż na treningach spisałeś chyba drobinkę lepiej. Więc wydaje się, że akurat on wystartuje w drużynówce. I patrząc po treningach, trudno powiedzieć, na ile będzie ciążyć ten czwarty, jeżeli chodzi o Amerykanów, czy to w mikście, czy w konkursie drużynowym. Miejsce 12: Lilu, Zepi. Naprawdę też fajny występ, chociaż myślałem te tak dwa lata temu, że zepci będzie w dużo lepszym miejscu obecnie. Trzynaste miejsce toradca. pierwszy skok bardzo fajny, skakująco dobry wręcz, a drugi chyba po prostu spóźniony. Czternaste miejsce Koszniek no w pierwszej serii ten usieniony odczyt pokazał, że miała chyba najlepsze wątki w całym konkursie no nie, Josie Johnson miała chociażby jakieś tam drobne punkciki odjęte a w pierwszej serii to ona miała najmniej dodany zawiatr no i jest to zaskoczenie, jest to zaskoczenie że było aż tak cało, bo na jak tak słabo nie było w żadnym wypadku, no i od początku sezonu było bardzo dobrze, a później coraz niżej, coraz niżej i w zasadzie to jest takie ugruntowanie w zasadzie razem z igrzyskami olimpijskim młodzieży, że, że no naprawdę średnio idzie koszniek teraz w tym momencie. W 15 miejsce Jerika Jesenko, no to inne Kaliber w tym momencie, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i zapowiadany, prognozowany potencjał, powiedzmy, ale ten jak też fajnie wyglądała dość Jesenko, no ale jest jednak tym numerem 4. 16 miejsce, Yuzuki Sato, występ w miarę przyzwoity, to samo Anna Fajschalferberg, miejsce 17, 18, Riko Iwasaki, 19. Noelia Wuerich, najlepsza z Włoszek, 20. Kim ami duszek ogólnie bardzo wolna na progu we wszystkich swoich próbach, 21. Martina Zanice, 22. Pola Bełtowska. Gdyby nie pierwszy skok, słabo wylądowany, bardzo słabo, 44 punkty, to może byłaby w okolicach 19. miejsca. To nie byłoby tak, że bez słabego lądowania to byłoby miejsce 15, 11, nie. Po pierwszej serii może byłoby 11, ale ogólnie, nie jest tak, że ona straciła, nie wiem, szansę na pierwszą dziesiątkę, nie. No, jeżeli ktoś mówił o czołowej dziesiątce po treningach, a w zasadzie po serii próbnych, która była zaskakująco dobra wręcz, to to było dość optymistyczne założenie, ale ogólnie występ całkiem niezły. Więc trzecia, Sala Schuller, najlepsza z Austriaczek, co też pokazuje, że austriacka mysz koleniowa nie obejmuje do końca pań, a raczej tam po prostu jest dziura w tym momencie, którą będzie można dopiero zasypać, w, myślę, w nieodległej przyszłości, ale jednak, bo wydaje się, że Lepsze pokolenie jeszcze jest w roczniku 2009 i młodszym, jeżeli chodzi o Austriaczki. I po prostu gdzie trafiła taka dziura w rocznikach 2005-2006. Miejsce 24. Tamara Meszczykowa. Ten drugi skok. Długi, ale mnóstwo straciła na notach, ale i tak gdyby dostała wyższe noty, to wyszłoby jedną pozycję wyżej, co najwyżej. A ten drugi sok naprawdę był słabo lądowany na 40, chyba 2 albo 41,5 punkta, no prawie, że podparła ten schok. Zresztą niektórzy sędziowie uznali to za podpórkę. 25. Wiktoria przybyła, występ przyzwoity, jest druga seria, 26. miejsce Megan Watson, 27. Sara Pokorny, no tak jak mówię, Austriaczki. Mam wrażenie, że trochę NIP się ciągnie za nimi tego, co robią panowie na Mistrzostwach Świata Janiorów i w Alpenkapach, a jednak pani nie są tak mocne w tym momencie. 28. Megilu Schmidt, 29. Aliona Sviridenko, zdecydowanie najmocniejsza, jeżeli chodzi o reprezentantki Kazachstanu, rocznik 2008, to jeszcze urodzony w listopadzie, więc naprawdę jeszcze sporo czasu przed nią, być może będzie gdzieś tam nawiązywać do Streżnikowej i starszej Szyszkiny. Bo były to takie dwie załączki, które w miarę rokowały te kilka lat temu, a później była kłótnia z federacją i w zasadzie te skoki troszeczkę podupadły, jeżeli chodzi o kobiecą stronę w Kazachstanie. A być może jest to początek czegoś nowego. Zresztą czoła 30 dla Swiridenko, tak jak mówię, chyba jedna z najmłodszych załączek w ogóle, która brała udział w tych zawodach, to naprawdę niezły występ i 30 Simonebów, jeżeli chodzi o czołową 30. No i pozostałe zawodniczki: 31 Alessia Mitukowska, 32 Delia Anna Maria Folea i ogólnie występy nie jakieś takie bardzo, bardzo słabe. No, chociaż na treningach bywało lepiej, jeżeli chodzi o fole, a niepokojące jest to, że za nimi nikogo nie ma, jeżeli chodzi o panie, bo na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży Rumunki spisały się bardzo słabo, tak naprawdę bardzo odstawały od reszty stawki. A foleami tu koszka to jest już rocznik 2004, więc ostatni juniorski i no nie zapowiada się też. U panów wygląda to podobnie, chociaż akurat ostatni u nich to jest jednak Jipešku, rocznik 2005, a dalej jest problem i to też na treningach się potwierdza. 33. Sandra Sprocz, 33. Matilde Arwa i jeszcze do tego, jeżeli chodzi o Amerykanki, 35 Estella Hasrich i tak jak mówię, jeżeli chodzi i o Mixti, konkurs duży nowy, mężczyzn w USA, no to naprawdę ta czwarta pozycja, ta najsłabsza, będzie ciążyć najprawdopodobniej bardzo dużo. 36 Natalia Słowik, 37 Celina Waser, 38 Tetiana Pylepczuk, 39 a ino, Kanerwala, jeżeli chodzi o Finki, no to tylko dwie przyjechały de facto z Koczkinie, no bo z jakiegoś powodu nie ma Sofii Matili, być może też kontuzja, chociaż tego akurat nie jestem pewien, no to tak naprawdę zostały wzięte dwie zawodniczki, które są po prostu kombinatorkami norweskimi, i to jest to tak się często robi na mistrzostwach świata, już czasami nawet na mistrzostwach świata. 40 Kamila Henni Komazi, 41 Matil Baconier, jeżeli chodzi o francuski, no to naprawdę zdarzało się po poprzednich latach, że. Tych pojedynczych strzałów naprawdę utentowanych zawęczych typu Lucy Mora było całkiem sporo, tam zostały zmarnowane, a tutaj jest Iluzepi i dalej w tym momencie drużnika 2008. No, wygląda to średnio, ale myślę, że na drużynówkę to po prostu kogoś wezmą, jeżeli chodzi o kobiety norweskie, bo francuskie mają kobiety norweskie jak najbardziej: 42 Jenny Forsberg, 43 Alva Thors, akurat to jest właśnie kobieta norweska, fińska, 44 Sara Tainer, 45 Mari Toma Cuturaut, 46 May Hasegawa, 47 Żanna Chluchowa, najmocniejsza jeżeli chodzi o Ukrainki ale niestety upadek. Gdyby nie upadek, który najprawdopodobniej wyklucza ją do końca sezonu, bo została zniesiona, czy raczej zwieziona na noszach, jeżeli chodzi o skok, no bo była za bardzo wychylona do przodów, pochyliła się w prawo, nie zdążyła się wybronić i zrolowała ją trochę, więc jestem pełen obaw, jeżeli chodzi o zdrowie tej zawodniczki, a gdyby ustała ten skok nawet ze słabym lądowaniem, takim na 15,5 razy 3, to i tak dostałaby się do drugiej serii, więc była to zawodniczka, która no, najlepsza była też do treningach, jeżeli chodzi o Ukrainki, a teraz no, to trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać. 48 Wiktoria Rulewa, 49 Sofia Szyszki na 50 Marieliane. No, Jeżeli chodzi o Norweszki, no to czub jest fajny, jeżeli chodzi o Juniorki, ale jakby liczbowo słabo to wygląda. Że jest chociażby Frida Berger, też rocznik 2004, który no skacze słabo. Selbeck też nie jest jakoś szczególnie mocna, chociaż prawo startu w Pucharze świata. Ma. 51. Natalina Jedlowa. Gdyby była Aneczka, to można byłoby się zastanawiać, czy tutaj nie pachnie medalem w drużynie. No ale ta czwarta jest naprawdę bardzo przeciętna, bardzo słaba. Jak na powiedziałem tą kategorię wiekową, zresztą na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży wcale nie było dużo lepiej. Więc gdyby nie to i byłaby Aneszka, no to spokojnie można mówić o medalu wtedy. A tak, no to nawet jeżeli by się nagle pojawiła Aneszka, to trudno się spodziewać, że byłby tutaj medal z tak słabą najedlową, bo naprawdę najedlowa skakała słabo. 52 Maria Onufrak, 53 Maria Judakowa, która swoją drogą ma już występ na seniorskich mistrzostwach świata. 54 Daria Ilczuk, no i dyskwalifikacja Emilia Widgren I DNS, jeżeli chodzi o None Leitinen, kolejną kombinatorkę norweską. To tyle. Do usłyszenia.